Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na taki mały haul kosmetyczny, pielęgnacyjny. Kosmetyki, które zakupiłam w ciągu ostatnich, nie wiem, może 2 miesięcy. Nie ma tego dużo, ale jest kilka takich, powiedziałabym, ciekawszych rzeczy, którymi chciałam się z Wami podzielić. No więc jestem, także zapraszam do oglądania dalej. I pierwsze zakupy, o których chcę Wam powiedzieć, to tutaj informacja dla wszystkich, którzy mieszkają w UK, że warto zaglądać na stronę Lloyds Pharmacy, dlatego że oni tam mają bardzo dużo kosmetyków w bardzo dobrych cenach. Ta oferta tam się w ogóle zmienia, także nie zawsze są te same kosmetyki. Też trochę strona jest dziwnie poukładana, bo jak się wejdzie na zakładkę sale, to wychodzi tylko na przykład, nie wiem, 5 kosmetyków, a jak się wchodzi później na ogólnie, na wszystkie, to widać ich dużo, dużo więcej, także trzeba tam troszeczkę pomanewrować na tej stronie, ale udało mi się tam znaleźć bardzo ciekawe rzeczy i o dziwo znalazłam tam polskie kosmetyki, a konkretnie kosmetyki Taupe'a i one były po prostu w bardzo niskich cenach. Ja dużo tutaj nie kupiłam, zaledwie tylko 2 kosmetyki z tej Taupe, tam jeszcze kupiłam sobie szampon z Aveeno, wszystko było naprawdę w bardzo dobrych cenach, takie te kosmetyki z Taupe to tam po funta, po 2 funty poprzeceniane, także naprawdę bardzo atrakcyjne ceny. Co zakupiłam z Taupe? Jeśli chodzi o Taupe, to nie znam się za bardzo z tą firmą, wiem, że kiedyś na pewno coś miałam, ale nie wiem, jakoś zawsze omijałam, nie wiem dlaczego. W każdym razie teraz kupiłam 2 kosmetyki. Jeden to jest tonik, jest to tonik enzymatyczny, Micro Exfoliating Essence Toner, coś tu jest po polsku? Nie. Taupe Dermo Face. Nie ma tutaj słowa po polsku. W każdym razie jest to taki tonik enzymatyczny. On ma taką, nie wiem czy to będzie widać, ale delikatnie taką żelową formułę z taką lekką zawiesiną. Ja kilkukrotnie użyłam tego toniku do twarzy, ale muszę Wam powiedzieć, że użyłam go do ciała. Tutaj na ramiona, na dekolt. Bardzo ładnie tą skórę wygładza. Dlaczego nie do twarzy? Dlatego, że już jest wiosna, idzie lato, więc ja żadnych tam złuszczaczy oprócz tretinoiny nie używam do skóry twarzy. Natomiast też, co mi się nie podoba w tym kosmetyku, to zapach. Jeden i drugi kosmetyk, ten ma taki niby owocowo ananasowy, ale mocno są perfumowane te kosmetyki. Ten drugi, o którym zaraz powiem też. I to mnie troszeczkę odrzuca, jeśli chodzi o używanie do twarzy. Natomiast jeśli chodzi o sam tonik i sam tutaj skład, to jest papaina i te wszystkie takie enzymy bardziej popularne. Tutaj nawet są... coś jest w procentach podane, nie widzę dokładnie, ale jest to przeznaczone dla skóry wrażliwej, alergicznej, tłustej, mieszanej, nawet ze strądzikiem. Także tutaj są 3 enzymy, także taki tonik myślę, że mogę polecić, chociaż mówię, jest dosyć mocno perfumowany. A drugą rzecz, jaką kupiłam z Taupe, to jest krem nawilżający, właściwie to Gel Cream Hydrative Hyaluronic Moisturizing Gel Cream. Tutaj znowu nie ma nic po polsku. W każdym razie, tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest też jakaś seria. Jak widzicie, ja już bardzo dużo tego kremu zużyłam i on mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. Tutaj jest napisane, że on jest niby na noc. Nie wiem, czy to tak mam zrozumieć, bo on jest lekki. Aha, może na dzień i na noc, w sensie takim. Ja zdecydowanie tego kremu używam na dzień, on na noc jest dla mnie zbyt lekki. On rzeczywiście ma taką formułę żelokremu, który się bardzo ładnie i bardzo szybko wchłania, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy tutaj coś na ręku. Ale widzieliście, on miał taką żelową formułę, półprzejrzystą. Jak się go rozprowadza na skórze, to też taki jest właśnie żelowy. Natomiast bardzo szybko się wchłania, pozostawia skórę delikatnie lepką, ale w miarę matową. I rzeczywiście bardzo ładnie nawilża. Zapachu nie znoszę. Po prostu nie znoszę tego zapachu. Nie potrafię go w ogóle do niczego przyrównać. Lekko kwaśny. Nie podoba mi się w ogóle. I znowu produkt jest niestety dosyć mocno perfumowany. Ten zapach jest dosyć wyraźny. Natomiast sam krem i jego działanie na skórę jest bardzo fajne. Także Hydroactive Hyaluronic Moisturizing Gel Cream. Tak to wygląda. I również, tak jak mówię, na tej stronie Lloyds Pharmacy, jeżeli lubicie kosmetyki Taupe albo w ogóle jakiekolwiek inne kosmetyki, tam naprawdę były bardzo fajne ceny. Tak jak mówię, ja sobie kupiłam też szampon z Aveeno. To już zużyłyśmy razem z córką, to pokażę w denku. Także kilka kosmetyków tam zakupiłam i naprawdę byłam w szoku, że w ogóle
na stronie angielskiej apteki polskie kosmetyki się pojawiają. Słuchajcie, dalej kilka rzeczy, które kupiłam w TK Maxie. Tutaj tonik, którego jeszcze w tej chwili nie używam, ale używałam wcześniej, to jest tonik z Trilogy i to jest takie tonik mgiełka. Ja już kiedyś zużyłam całe opakowanie tego. Bardzo fajny, taki szklany butelka z atomizerem. W ogóle marka Trilogy, wydaje mi się, że to jest marka angielska. Powiem Wam, że ja bardzo lubię te kosmetyki z marki Trilogy. To jest taka marka kosmetyków naturalnych, ale na bardzo dobrym poziomie, z bardzo dobrymi składami organicznymi i tak dalej. Także naprawdę bardzo ciekawe kosmetyki. One do tanich nie należą, ale marka jest na tyle popularna, że można ją zobaczyć w wielu sklepach, również w TK Maxie, także można wyhaczyć coś naprawdę w dobrej cenie. No i ja teraz właśnie skupiłam ten tonik, bo on kosztował 5 funtów. A oryginalnie jego cena to jest chyba 9 czy coś, czy 12, coś takiego. Tak jak mówię, ja już kiedyś miałam ten tonik, także kupiłam drugi raz. On ma bardzo piękny taki różany zapach, także jeżeli komuś różane zapachy nie podchodzą, to ostrzegam. Natomiast ten zapach wynika oczywiście z wody różanej, to są kosmetyki nieperfumowane i zresztą w ogóle cała marka Trilogy opiera się na olejku różanym czy na wodzie różanej, także wszystkie te zapachy mają delikatnie różany zapach. Bardzo lubię tą mgiełkę, mówię, w tej chwili jeszcze tego nie zaczęłam używać, mam coś innego, ale ogólnie to jest to moje drugie opakowanie, także cieszę się, że coś takiego w TK Maxie znalazłam. Aha, to jeszcze nie koniec tych zakupów na tej Lloyd's Pharmacy. Tam jeszcze kupiłam olejek do twarzy. On też był w bardzo dobrej cenie. Opakowania tutaj nie mam. Nie pamiętam, on chyba przyszedł bez kartonika. Marka Fushi. Mam nadzieję, że to się tak mówi. Fushi. Biovedic. Wydaje mi się, że to jest jakaś marka indyjska, ale tutaj nic oczywiście nie jestem w stanie przeczytać. Słuchajcie, generalnie to jest olejek do twarzy o naprawdę bardzo ciekawym składzie. Tu jest mieszanina olejów do twarzy. Wszystko na bazie też olejku różanego. Bardzo ładnie pachnie ten olejek właśnie takim naturalnym olejkiem różanym, z dodatkiem jeszcze czegoś takiego, nie wiem, może jakiś rozmaryn albo coś innego, bo taki lekko cytrusowy zapach tu jest. Razem z tą różą, nie wiem. Ale pamiętam, że jak kupowałam, to właśnie sprawdzałam skład i miał bardzo ciekawą taką mieszankę olejów, a że ja pokończyłam wszystkie swoje olejki do twarzy, te, które sobie sama robiłam. Ja już firmę zamknęłam, także powoli wychodzę ze wszystkich swoich zapasów tych olejów i tak dalej, także nic już więcej takiego nadającego się typowo do twarzy nie mam, więc musiałam zakupić po prostu olejek. No i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Ja bardzo lubię olejek różany. Tutaj też były też inne oleje, które ja bardzo lubię. Także w ogóle ta marka Fushi też mi się gdzieś tam o oczy, o uszy obiła. A mówię, na tej stronie Lloyd's Pharmacy był w bardzo dobrej cenie. Także jak gdzieś zobaczycie ten olejek Fushi, to jest Radiance Face Oil. Naprawdę bardzo fajny olejek do twarzy. No i wracając do tego TK Maxa, kupiłam ten tonik z Trilogy i kupiłam jeszcze kosmetyk z marki Polar. Ja dopóki Wam nie pokażę w filmie, to zawsze jeszcze trzymam te kartoniki. Tak to wyglądało w TK Maxie stało. Tak to wyglądało w TK Maxie stało. Ja nie wiem, jakoś tak ciekawi mnie bardzo ta marka Polar. To jest, wydaje mi się, że jakaś marka skandynawska. Teraz oczywiście znowu tutaj nic nie doczytam, ale tak mi się wydaje, że jest to marka skandynawska. No, nieistotne to jest, nie chcę Was teraz wprowadzać w błąd. W każdym razie jest to znowu taki olejek do twarzy, właściwie serum olejowe, bo tutaj oprócz olejów są jeszcze dodane peptydy, jakieś inne ekstrakty, także o ile tam był po prostu typowo mieszanina olejów, to tutaj jeszcze są takie dodatki składników aktywnych, co mi się bardzo spodobało. No, ja tutaj trochę już tego, nie wiem, gdzieś dotąd wykorzystałam, także można powiedzieć, że sporo. Bardzo mi się podoba opakowanie, bo to jest w ogóle takie półprzejrzyste, niebieskie, granatowe szkło i w ogóle sam, nie wiem dlaczego ciężko się otwiera, ale to jest taka pipeta, którą się naciska i zobaczcie, same serum jest przejrzyste i takie dosyć wodniste jak na olejek. Także bardzo lekki olejek, wydaje mi się, że coś, co będzie też pasowało może serum tym bardziej przytłuszczającym się. Tu jest napisane, że 99% składników naturalnych. On delikatnie też pachnie.
On ma taki kremowy zapach charakterystyczny dla firmy Polar, bo ja kiedyś miałam ten filtr do twarzy i miałam jeszcze jakiś krem chyba do rąk i one wszystkie podobnie pachniały. To jest taki kremowo-pudrowy zapach, ciężko opisać. Ale to serum olejowe do twarzy naprawdę bardzo fajne. Tutaj też był napisany skład, który w tej chwili nie jestem w stanie odczytać. To jest typowo serum na noc. Tutaj jest napisane. Nie wiem, bardzo fajny kosmetyk i w ogóle dajcie znać, czy znacie się z marką Polar, bo czasami ją widzę w TK Maxie i miałabym ochotę coś jeszcze kupić, może jakiś krem czy coś, bo naprawdę mi się wydaje, że marka godna poznania. Także dajcie znać, czy znacie się z marką Polar, a ten konkretnie olejek do twarzy, serum olejowe do twarzy też mogę polecić. Aha, ten krem stopy też był w takim opakowaniu, także jakby się gdzieś tam Wam w sklepach rzuciło, to tak to wyglądało. Strasznie jakoś chaotycznie. Byłam w ogóle w Laszu i kupiłam sobie czyścik do twarzy. Angels on Bare Skin. Ja już kiedyś, jak zapoznałam się z marką Lush, to przerobiłam ich wszystkie te czyściki, oni chyba mają ich 3 albo 4, 3 chyba, czyściki do twarzy i po prostu ostatnio jakoś przechodziłam obok sklepu Lush w innym mieście i zaszłam i stwierdziłam, że kupię sobie ten czyścik, bo przydałoby mi się coś takiego delikatnie peelingującego do twarzy, dlatego że ostatnio bardzo mocno mi się łuszczy tutaj skóra w okolicy brody, nosa, nie wiem, to jest znowu efekt uboczny oczywiście działania tretinoiny i nie mam nic, z czym mogłabym jakoś tą suchą skórę zlikwidować, dlatego że nie używam takich typowych peelingów do twarzy, a stwierdziłam, że to mi się przyda, bo to właśnie to ta pasta, na pewno znacie, wiecie, słyszeliście. Moim zdaniem to są takie czyściki do twarzy, które absolutnie nie są do używania na co dzień, dlatego że one są dosyć takie gruboziarniste. Tu są też te i ziarna lawendy i jakieś tam inne... Coś tutaj jest takiego grubego, jakieś grudki, które naprawdę dosyć mocno tą skórę peelingują, aż do takiego zaczerwienienia. Także trzeba z tym uważać, no i używać tylko raz na jakiś czas. Także kupiłam sobie taki czyścik i znowu będę używać. Słuchajcie, coś do ciała dla odmiany. Kupiłam niby nic takiego, stary kosmetyk jak świat. Balsam do ciała z Garniera. Z marką Garnier się na nowo zapoznaję, dlatego że od kilku lat nie używałam, a teraz mówię, Garnier w zeszłym roku otrzymało certyfikat króliczka, jest marką cruelty free, więc chętnie po prostu po te kosmetyki sięgam, a ten konkretnie balsam do ciała to po prostu jest święty graal Caroline Hirons. Ona za każdym razem jak pokazuje jakieś DNK czy coś, to zawsze kilka albo nawet kilkanaście opakowań tego balsamu mówi, że to jest jedyna rzecz, którą ona do ciała używa, no więc z ciekawości kupiłam i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę balsam jest bardzo fajny, jest to jeden z takich bardziej treściwych kremów do ciała, ale ładnie się wchłania, bardzo ładnie nawilża, bardzo mi się podoba zapach, jest taki typowo kremowy, kremowo-pudrowy. Coś przypomina mi delikatnie Dove, ale Dove jest dużo bardziej intensywny i ja ogólnie nie lubię zapachu Dove. A to jest coś w tym kierunku idące, pudrowe, ale dużo bardziej delikatne. No ale samo działanie tego balsamu do ciała naprawdę jest bardzo fajne. Mówię, jest gęsty, jest treściwy, ale bardzo ładnie się wchłania, ładnie nawilża, no i też jest niedrogi. Także nie dziwię się, że ona tak bardzo ten balsam lubi. I słuchajcie, na koniec kupiłam 3 kosmetyki z marki, która też mnie od dawna bardzo ciekawi. To jest marka, którą również polecała i nadal poleca Caroline Hirons, ale nie tylko, bo to jest marka, nad którą się zachwycał Cyril, zawsze mam problem, Cyril Laurent. Niestety on zniknął z YouTube'a, albo tylko nakręca już w tej chwili po francusku. Ja bardzo lubiłam oglądać jego filmy, szczególnie o filmy o filtrach przeciwsłonecznych, bo on też bardzo tak dogłębnie analizował składy, ale wydaje mi się, że zaniechał zupełnie swojego anglojęzycznego kanału, także wielka szkoda. Również Gotamista często wspomina o tej marce, także jest to marka polecana przez... kilka osób, którym ufam, o tak powiem. I jest to marka japońska, mam tutaj na myśli markę Curel. Tak wyglądają opakowania, tak wygląda nazwa marki. Nie wiem, słuchajcie, czy marka jest dostępna w Polsce, bo na Ceneo nie mogłam znaleźć, a w innych sklepach, no, trudno jest mi tego, wiecie, po każdym sklepie jest oddzielna szukać, ale wydaje mi się, że powinna być dostępna, bo to są kosmetyki japońskie, bardzo dobrze znane i rozpowszechnione na całym świecie, także wydaje mi się, że i w Polsce powinny być dostępne. Tutaj w Anglii na początku marka Curel pojawiła się w Bootsie i Boots chyba miał wyłączność na dystrybucję tej marki, natomiast teraz ona już jest i w
Super Dragu i jest chyba też na Look Fantastic i jest też w Sephorze UK. Także ja po prostu szukam i kupuję tam, gdzie jest aktualnie promocja, bo w Butsie była raz promocja 3 za 2, w Sephorze w tej chwili jest 20% off, jak w tej chwili, no jak kupiłam, to było 20% off, także warto patrzeć po prostu, gdzie, w jakim sklepie jest promocja i tam ewentualnie kupić. I widać, że wszędzie tutaj w UK jest dostępna tylko ta jedna, jak gdyby seria, to jest ten Intensive Moisture, bo oczywiście marka Curel ma kilka różnych serii kosmetyków, natomiast tutaj w tej chwili jest dostępna tylko ta nawilżająca. No niemniej jednak ja skusiłam się na razie na trzy kosmetyki, które Wam zaraz opowiem, ale mam ochotę więcej ich jeszcze potestować i być może w przyszłości zrobić taki film, taki wiecie, taką recenzję ogólnie tych wszystkich kosmetyków. Co zakupiłam w tej chwili? Zakupiłam olejek. Niech ja sobie tutaj... Tak, to jest chyba to. Tak, to musi być to. Zakupiłam olejek do demakijażu. Tak to wygląda. Przychodzi wszystko w kartonikach. Tutaj w ogóle dużo jest po francusku, ale aha, też jest Makeup Cleansing Oil. No i... No i tak. Słuchajcie, czym się charakteryzuje ta marka, to to, że to są takie produkty jakby na pograniczu dermokosmetyków. Nie wiem, czy można je zakwalifikować jako dermokosmetyki, ale tak mi się kojarzą. Generalnie kosmetyki nie mają alkoholu, nie są perfumowane, co mnie bardzo cieszy. I one właśnie wszystkie są, mają takie bardzo basicowe składy. To znaczy, chodzi mi o to, że tutaj to nie są absolutnie kosmetyki naturalne, tutaj nie ma dużo jakichś tam naturalnych wyciągów. Natomiast wszystko jest na takich bardzo prostych składach, właśnie podobnie jak dermokosmetyki, wiecie, proste, przebadane składy, gliceryna i tak dalej. Tutaj ten olejek do demakijażu, to pierwszy raz kupiłam olejek, który zawiera w sobie parafinę, dlatego że ja z reguły, jak kupowałam olejki do demakijażu, nawet inne niż z The Body Shop, to patrzyłam po prostu, czy mają parafinę. Ten ma, no niemniej jednak kosmetyk szeroko polecany i też on na gdziekolwiek, na jakiej stronie nie popatrzeć, to bardzo dobre ma recenzje, także zdecydowałam się spróbować. W końcu to jest kosmetyk, który tylko z twarzy spłukuje. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie się sprawdza. Ja nie sądzę, żeby on wyparł mój olejek z The Body Shop, ale naprawdę sprawdza się bardzo fajnie, bardzo efektywnie rozpuszcza wszelki makijaż, maskarę z oczu i tak dalej, bardzo ładnie się wypłukuje, także naprawdę bardzo fajny olejek. Drugi kosmetyk, jaki zakupiłam, to jest, słuchajcie, mleczko nawilżające, tak to wygląda. Fajnie, bo to jest kosmetyk, który ma aż 120 ml, no więc można by powiedzieć, że dwa razy więcej niż przeciętny kosmetyk. I to jest mleczko, tak jak powiedziałam, mleczko nawilżające. Naprawdę świetnie się sprawdza. Zobaczcie, takie opakowanie z pompką i to ma konsystencję, no, delikatnie lejącą się. Przepięknie się w skórę wchłania i naprawdę bardzo fajnie ją nawilża. Idealny kosmetyk do takiego... do takiej warstwowej pielęgnacji, bardzo szybko się wchłania. Wydaje mi się, że to będzie fajny kosmetyk praktycznie dla każdego rodzaju cery, dlatego że ja czasami, jak mam taką potrzebę, to nakładam go nawet w dwóch, trzech warstwach, a na przykład skóry przetłuszczające się nałożą go w jednej warstwie i da Wam to delikatne nawilżenie, ale on nie ma takiej typowej okluzji jak krem. Także on jest taki bardzo lekki. Dla mnie świetnie się sprawdza na dzień, bardzo fajnie się sprawdza pod jakikolwiek filtr przeciwsłoneczny, bo właśnie nawilża, a nie zostawia takiej okluzywnej warstwy, dzięki temu jakikolwiek filtr nałożę, bardzo fajnie się na tą skórę przyjmuje i tak dalej. Także naprawdę świetny kosmetyk, uważam, że rewelacyjny dla każdego rodzaju cery, także to sobie w tej chwili używam i testuję. No i trzeci kosmetyk, jaki kupiłam, to krem nawilżający, to jest już taki typowy tłuścioch, tak to wygląda. To jest też intense, Hydration Intense, czyli po prostu wszystko jest intensywnie nawilżające. Ten krem dla odmiany ma troszeczkę mniejszą pojemność niż standardowy, bo tutaj jest tylko 40 gram, czy też 40 ml, 40 gram. Tak jak widzicie, ten słoiczek też wydaje się być taki malutki. No i krem ma taką bardzo ciekawą formułę, bo on jest niby, wydaje się taki, widzicie, wydaje się, że ma taką lekką konsystencję, cienką. Jak się go rozprowadza na skórze, to wydaje się on taki lekki, a mimo to on bardzo fajną taką warstwę okluzywną zostawia.
Nie umiem tego w jakiś sensowny sposób wyjaśnić. Po prostu na skórze, kiedy go rozprowadzamy, wydaje się, że jest taki lekki, a jednak jak go nałożymy na całą skórę twarzy, to on się dosyć mocno błyszczy, czuć, że jest taki delikatnie tłustawy, że jest taki właśnie dosyć intensywny, taki nie intensywny, treściwy. Także naprawdę bardzo fajny krem, a jednocześnie ma taką lekką formułę, że tej skóry nie obciąża. Nie wiem, moim zdaniem to są właśnie te takie nowoczesne nawilżacze, które są w tym samym momencie lekkie, ale w tym samym momencie treściwe. Także naprawdę bardzo fajny krem. Przynosi mi ulgę, bo moja skóra ostatnio też była taka maksymalnie przesuszona, szczególnie tu w okolicy ust, brody, nosa, ale nie tylko. I szukałam czegoś takiego bardziej nawilżającego, bo w pewnym momencie zostałam tylko z tą taupą i z jakimś tam mam taki jeszcze otwarty, lekki, też takie mleczko nawilżające z Isntree. To są kosmetyki, które jakiś czas temu zrobiłam taki większy zakupy na Stylevana, także powoli te kosmetyki wykorzystuję, no ale one wszystkie były zbyt lekkie na noc, także ten krem po prostu przyniósł mi naprawdę ulgę i bardzo ładnie mi tą skórę nawilża cały czas, także naprawdę jestem z tego kremu zadowolona i ogólnie muszę Wam powiedzieć, że z tych kosmetyków Curel jestem bardzo zadowolona, więc tym bardziej postanowiłam, że przetestuję ich więcej i w miarę oczywiście możliwości, w miarę też potrzeb, jak tam będę wykańczać inne kosmetyki, to chciałabym jeszcze sprawdzić, mają w swojej ofercie takie serum nawilżające, ale takie właśnie nieprzezroczyste, nie żelowe, tylko bardziej kremowe. Jest też mgiełka do twarzy, którą bardzo poleca Caroline Hirons. To jest taki moisturizer in spray, także nie wiem dokładnie, jak to zrozumieć, ale wydaje mi się, że to jest mgiełka do twarzy. Mają też dwa różne kosmetyki pod oczy. Jeden jest krem, a jeden chyba taki serum, także jeden z tych kosmetyków też bym chciała wypróbować. Także myślę, że jak troszeczkę więcej tych kosmetyków przetestuję, to zrobię taki zbiorczy filmik. Mam nadzieję, że będziecie tym zainteresowani. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Nie ma tutaj oczywiście żadnego makijażu, żadnych perfum, ani z tych rzeczy, tylko stricte sama pielęgnacja. Ja w ogóle przymierzam się do tego, żeby zrobić znowuż uaktualnienie mojej pielęgnacji, ale w postaci takiego filmu, takiego smarowania się na ekranie, czyli nakładanie kosmetyków rano, nakładanie kosmetyków wieczorem i przy okazji Wam powiem, co mam w tej chwili w rotacji, co używam, jak, ile tego wszystkiego naraz i w ilu warstwach, także jeżeli jesteście tego ciekawi, to myślę, że taki film niebawem się ukaże. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Przypominam, żeby zajrzeć do opisu, bo tam jest link do Ko-fi. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to zapraszam i z góry serdecznie dziękuję. Również będą oczywiście linki do tych wszystkich kosmetyków, które uda mi się znaleźć, do tych wszystkich kosmetyków i inne ewentualnie linki do filmów, którymi możecie być zaciekawieni. Także zapraszam do obejrzenia, do zajrzenia w ten opis filmu. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję już za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!